Poprosimy teraz panią Elżbietę Wardzała, która jest koordynatorem projektu kampanii Jelenia Góra, miasto przyjazne dla sprawiedliwego handlu. Chciałam jeszcze wspomnieć tutaj przy tej okazji, że mamy kawę pyszną, fair trade'ową i herbatkę właśnie z tej kampanii od Eli. Zapraszam. Dziękuję bardzo za przedstawienie. Nazywam się Elżbieta Wardzała. Przyjechałam z Jeleniej Góry. Reprezentuję grupę koordynującą kampanię Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu. Jakbym mogła poprosić, to tutaj mamy na stronie Urzędu Miasta w Jeleniej Górze taką informację o naszej kampanii. Grupa została założona w roku 2013. Składała się z 6 osób. Urząd Miasta Jelenia Góra. I strona oficjalna kampanii. Tutaj mogę dodać, że jako ciekawostkę, że pierwsze miasto w Azji, które uzyskało tytuł Miasta Przyjaznego dla Sprawiedliwego Handlu, liczyło 300 osób. Jelenia Góra jest objęta patronatem prezydenta miasta i z poprzedniej kadencji i bieżącej. Mamy podjętą uchwałę Rady Miasta w roku 2000. Można przesunąć teraz to do dołu. I możemy zobaczyć o naszych działaniach. Plan działania, uchwała, punkty handlowe i gastronomiczne w Jeleniej Górze, produkty używane w różnych miejscach i galerie wydarzeń. Tu bym poprosiła o kliknięcie tego, ponieważ mamy tutaj bardzo dużo wydarzeń, które promujemy. Spotkanie na przykład w Radiu Wrocław. Pani poseł w roku 2018 w grudniu miała interpelację poselską na temat sprawiedliwego handlu. We wrześniu ubiegłego roku Jelenia Góra jako pierwsze miasto na Dolnym Śląsku odebrało certyfikat, dyplom społeczności przyjazne dla sprawiedliwego handlu. Jesteśmy pierwszym miastem na Dolnym Śląsku, drugim miastem w Polsce. Pierwsze miasto w 2012 roku odebrało certyfikat, to był Poznań. Prowadzimy działalność szeroko zakrojoną. Współpracujemy z przedszkolami, szkołami, zespół szkół technicznych. Mechanik w Jeleniej Górze jest pierwszą szkołą na Dolnym Śląsku, która taki certyfikat odebrała. W ubiegłym roku w listopadzie szkoła certyfikat odnowiła, ponieważ certyfikat jest przyznawany na 2 lata. Po 2 latach następuje proces odnowienia. Pracujemy z przedszkolakami, pracujemy z grupą seniorów. Działalność nasza ukierunkowana jest nie tylko na kraje globalnego południa, ale bardzo jestem tu wdzięczna pani Renacie, że mnie zaprosiła, bo z doświadczeń krajów zachodu wynika, że kampanie prowadzone na przykład w Europie Zachodniej często napotykały na takie zarzuty, że interesujemy się tylko krajami globalnego południa, nie zwracamy uwagi na lokalne rolnictwo. Moim zdaniem jest to bardzo istotne. Myślę, że tu lokalnie będziemy mieli szansę zawiązać takie wspólne działanie, poszerzać naszą działalność i razem wspólnie się określać. Jeżeli bym jeszcze popatrzyła niżej, to mogę powiedzieć jako ciekawostkę, że w roku 2016 otrzymaliśmy takie gratulacje czy błogosławieństwo papieża. Także no, działamy jak możemy. Jak to by trzeba było w tej chwili zamknąć i od nowa wejść. Tam na dole mamy kontakt do naszej grupy. Pracujemy też. Uciekła. Pracujemy też nad materiałami takimi edukacyjnymi. O, tutaj jest telefon. Gdyby pani jeszcze wróciła do początku, jeszcze raz kliknęła i weszła w. Pracujemy z organizacjami pozarządowymi, pracujemy ze szkołami, pracujemy z politykami, bo uważam, że no bez tego elementu polityki no to nie ruszymy dalej. Potrzebne nam jest wsparcie takich działań na forum Sejmu czy Senatu. Prosiłam pana senatora ziemi jeleniogórskiej, żeby również o tej naszej kampanii powiedział, żebyśmy mieli takie większe możliwości przebicia, większe możliwości działania. Cieszę się, że tutaj jestem, że mogę to państwu zaprezentować, że w Jeleniej Górze ta kampania się tak pięknie rozwija. No chyba tyle tylko bym powiedziała, bo na tę kampanię można mówić dużo. Proponuję pozaglądać do poszczególnych tych odnośników, poczytać, bo zauważyłam, tak już kiedyś pani Kulik-Moskwa z Wrocławia mówiła, że no nie chcemy sami się edukować, sami się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy.
patrzymy tylko, co sąsiad powiedział, co ktoś inny powiedział. To ważna jest nasza edukacja wewnętrzna, żebyśmy się tak dowartościowali takimi materiałami na własną rękę, żebyśmy się uczyli. Dziękuję pani, Państwu bardzo za wysłuchanie, Pani Renacie, za zaproszenie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy Eli za wystąpienie i pyszną kawę i herbatkę.